Robert, ale powróćmy na chwilkę do Ligi Brytyjskiej, bo to jest nowum na antenie Wizji. Oczywiście dzisiaj startuje Wizja Sport, ale mówię też między innymi o Twojej pracy jeszcze poprzednio dla sportów Wizji 1. Liga Brytyjska, jak ją w tej chwili oceniasz, co będziemy głównie pokazywali z Ligi Brytyjskiej? No, jak wiadomo, my zaczęliśmy tę transmisję z Ligi Brytyjskiej Żużlowej mniej więcej od początku jej istnienia w tym roku, znaczy od początku rozgrywek w tym roku, to było gdzieś tak około chyba kwietnia. Pokazywaliśmy szereg pierwszych kolejek, mecze z udziałem oczywiście Ipswich, z udziałem Tomasza Goloba i musieliśmy to przerwać z powodu tej właśnie reorganizacji kanału Wizji 1 i w ogóle powstawania kanału sportowego. I oczywiście my obiecujemy, że teraz jest przerwa, ale ostatnie, decydujące kolejki my będziemy pokazywać już, zdaje się, za tydzień albo za dwa tygodnie. Nie, za tydzień. W najbliższy czwartek jest kolejna transmisja i to na żywo meczu Pool bodajże Coventry. Do tej pory pokazywaliśmy mecze rundy oczywiście zasadnicze, tam nie ma tak jak w Lidze Polskiej, że jest runda zasadnicza i później są play-offy. Tak. To wszystko rozstrzygają mecze pomiędzy drużynami, każda z każdą, dwie rundy mecze i rewanż. I oczywiście my marzyliśmy o tym, żeby zespół Tomasza Goloba, Ipswich, został mistrzem Anglii. To się tak na początku wydawało, że oni nawet pewnie powtórzą ten sukces, ale teraz mają jakieś kłopoty i w tej chwili są na drugiej pozycji i tego powtórzenia, tego sukcesu, no to będzie bardzo trudne. Będzie trudne. A jakbyś porównał chociażby poziom Ligi Brytyjskiej, Ligi Polskiej? Liga Brytyjska, wiadomo, legenda kiedyś najmocniejsza. Teraz niektórzy twierdzą, że to właśnie w Polsce najmocniejsze są rozgrywki ligowe. Czy to jest w ogóle dyskusja, ta toczy się już od wielu lat, wówczas kiedy w Polsce pojawili się ci najlepsi żużlowcy. Jak pamiętam, w Polsce był Hans Nielsen tym pierwszym, który zawitał do Lublina. Było to w 90 roku. Później zaczęli napływać następni i zaczęła się dyskusja. No dobrze, u nas są największe pieniądze, więc może ten nasz żużel jest najlepszy, ale jest taka teoria, że dobrym żużlowcem, najlepszym żużlowcem na świecie nie będzie ten, kto nie jeździ w Lidze Brytyjskiej, bo tam są najtrudniejsze tory, tory takie specyficzne, bo są krótkie tory, zupełnie inne niż tory polskie, gdzie są takie lotniska, prawda, łatwiej się jeździ. No i się mówi, że ci, którzy tam jeżdżą w Lidze Angielskiej, ci mają szansę na to, żeby być najlepszymi żużlowcami na świecie. Potwierdza to Tomasz Golob, który rzeczywiście spisuje się w Lidze Angielskiej dobrze, no teraz może nieco słabiej, ale dlatego, że on teraz poświęca uwagę swoją po to, żeby dobrze wystąpić w Wojens. Natomiast ci, którzy pojechali z innych polskich żużlowców, w zeszłym roku Piotr Protasiewicz, no nie za bardzo tam sobie radzili. Można powiedzieć, że no średnio. Średnio też w tej chwili spisują się w rozgrywkach międzynarodowych. Także jasne. I ma to jakieś odnośnik.